Szkoła podstawowa nr 4 dba o integrację i dobrą zabawę dla uczniów. Jednym z działań integracyjnych jest organizacja pikników. Taki piknik jesienny odbył się w minioną sobotę na boisku szkolnym. Jesteśmy na terenie szkoły podstawowej nr 4, gdzie odbywa się jesienny piknik rodzinny. To po raz pierwszy chyba taka impreza u Was? Taki jesienny piknik po raz pierwszy, natomiast piknik w ogóle nie po raz pierwszy. Pikniki się sprawdzają, w naszej szkole bardzo lubimy się wspólnie spotykać, wspólnie spędzać czas. Jesienny piknik dlatego, że w tym roku w naszej szkole pracujemy zgodnie z porami roku. O każdej porze roku będziemy właśnie organizować coś takiego, gdzie będzie można wspólnie, rodzinnie spędzić czas. Piknik przygotowany przez uczniów i nauczycieli dla rodziców i mieszkańców. W zasadzie w organizację pikników włączyła się cała społeczność szkoły, a więc nauczyciele, rodzice, uczniowie. Zapraszamy do udziału w pikniku wszystkich mieszkańców Szczecinka, bo to o to chodzi, żeby wspólnie spędzić czas, wspólnie się pobawić, porozmawiać ze sobą w tych takich czasach, kiedy wszyscy się bardzo spieszymy. Wiele atrakcji, wśród nich loteria. Na co zbieracie w takim razie fundusze? Tak, mamy loterię fantową. My jak każdego roku zbieramy zawsze środki dla naszych uczniów i na cel naszych uczniów, i w tym roku chcemy im zorganizować taki naprawdę z pompą wielki, wspaniały Dzień Dziecka i na ten cel zbieramy pieniążki. Wspomniałem o loterii, co jeszcze? No mamy tak, loterię fantową, oczywiście tradycyjnie, mamy kawiarenkę z ciastami, wybór jest taki, że po prostu ciężko się zdecydować. Mamy stoisko ze swoim smalczykiem i chlebkiem i tutaj się ono cieszy powodzeniem, szczególnie wśród starszej części naszych uczestników pikniku. I mamy coś takiego, co próbujemy po raz pierwszy, tak zwany pchli targ, coś, co jest na Zachodzie bardzo popularne, w Polsce jeszcze niekoniecznie, a więc sprzedajemy to, co nam jest niepotrzebne, a innym może się jeszcze przydać. Mamy pieczone ziemniaki, mamy grochówkę, mamy kiełbaski, które będzie można sobie samodzielnie na ognisku upiec, malowanie twarzy, balonowe zabawy, zabawy z bańkami mydlanymi, motocykliści będą, straż pożarna. Mnóstwo tego. Mnóstwo tego. Straż miejska, straż pożarna, ochotnicza akademia, Szczecinecka Akademia Ratownicza ze swoim pokazem. No troszeczkę tutaj do poskakania, do zabawy dla dzieci, kącik plastyczny, trudno mi wymienić wszystko, wykopaliska archeologiczne w naszej piaskownicy, zabawy sportowe. Po prostu wszystko, dla każdego coś fajnego. Jako, że jest to sobota, nie było problemu z zaangażowaniem dzieci? Nie chciały sobie pospać trochę? No to się okaże, bo piknik zaczynamy tak naprawdę o godzinie 10 i zobaczymy, jak to będzie z tymi naszymi dzieciakami. Chociaż miały ogromną, już wczoraj dużo emocji, bardzo czekały na ten dzień, także myślę, że przyjdą. To życzymy, abyście uzbierali jak najwięcej pieniążków i żebyście się dobrze bawili. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy.